Słuchajcie, na chwilę stąd ucieknę. Tam jest za głośno, żebym cokolwiek wam powiedział. Słuchajcie, nieprawdopodobna sytuacja. KS Talent Bolesławiec na dyskotece, kochani. Jeszcze chwilę czekamy na pozostałe grupy. Słuchajcie, dzisiaj dojechali tutaj, dojechały do nas, kochani, kolejne osoby. To jest ośrodek Koloniny, w związku z tym mamy tu Kolonię. I teraz, kochani, będziemy mieli możliwość i okazję zobaczyć, kochani, tańce naszych chłopców. Zobaczcie, mamy dziewczyny, panny, słuchajcie, wchodzą, mamy, kochani, dyskotekę, także chłopaki będą mieli wieczorek zapoznawczy. Ja przypominam, że jesteśmy we Wroniawach w pałacyku. Kochani, biedne żółwiki nie wiedzą, co się dzieje, a tu za moment będą tańce na ostro. Ale zobacz, jak one ładnie tańczą, trenerzy, zobacz. Wygląda to imponująco, patrz. Mamy dziewuszkę i chopa chyba. Oni trochę głowy nie chowają, to już mnie poznają, bo wczoraj uciekały przed nami. Zobacz, nie bój się. No co ty się boisz? Ej. To ja się boję. Ty nic się nie bój. Wyciągaj głowę. On już nas rozpoznaje. Słuchajcie, ten po prawej jest fotogeniczny bardzo. Już wynurzył nawet gębę, widzisz? A wczoraj przede mną uciekały, słuchaj. No takie dwie piękności tutaj są. Lubisz muzę? Dałby, zobacz, zobacz, wychodzi do nas. Chodź, patrz. Cześć, słuchajcie, trenerzy, chodźcie, coś zobaczycie. Patrz, jaki ten jest, jaki ten zadziora jest. Ty, atakowałyby mi palca. Patrzcie na to. Co, co? Taki kozak jesteś i się chowasz? Halo? Proszę bardzo. Nie, żartuję, słuchajcie. Patrzcie, o, na kumpla wskoczył. O, jaki wafel. Puść go, bo się utopi. Puść go. O, daj mu poddychać. Dobra, kochani, wracamy do dyskoteki. Tam to się dzieje, słuchajcie, mega miazga. No nie chcę tam chodzić i im dokuczać za bardzo. Natomiast zobaczcie, światła się świecą. Będą tańce. Chłopaki po kompanii. Wszyscy żela la Ronaldo. Słuchajcie, także jesteśmy przygotowani do tańca. Słuchajcie, pojawiają się kolejni uczestnicy. Natomiast tam jest tak głośno. Ja nie będę tam z kamerą wchodził z jeszcze jednej prostej przyczyny, kochani. Jak pojawi się muzyka, to niestety YouTube blokuje nam filmy. Także muszę być jakby poza tym wszystkim. A poza tym to nic nie mogę mówić i tak nas nie usłyszycie. Stasiek do nas macha. Także, no, zobaczcie, chłopaki już gotowi. Także uwaga, pojawiają się kolejni. O, będzie się dzisiaj działo. Jestem strasznie ciekawy, kto tu będzie. Jestem strasznie ciekawy. Słuchajcie, to nie jest chłopczyk od nas z obozu, ten ubrany na Lewandowskiego, nie? Patrz, w stroju piłkarza przyszedł mój chłopczyk Lewandowskiego. Oj, chyba Franiu będzie coś śpiewał, słuchajcie. Coś mam wrażenie, że Franiu chyba coś śpiewa. Mamy śpiewy i tańce. O tym chłopczyku mówimy, kochani. Tu mamy chłopczyka. Słuchajcie, z tego co słyszę, to za 2 minuty rozpoczyna się dyskoteka. Ja wtedy z materiałem do was wrócę. Jeszcze zobaczę tylko, co u naszych żółwi słychać, bo to fajna para, widzę, słuchajcie, rozkręcili się, o proszę bardzo. Teraz zaczęły coś tam pływać, trochę tam tańczą. Siema żółwiki, siema, nic się nie bójcie. Zobaczcie, już się dają głaskać. Zobacz, przychodzą specjalnie. Dawaj, wystawiaj główkę, nic się nie bój. Dzień dobry, ja się gorzej od ciebie boję. Och, no kochani, zaczęły się światła. Za momencik będziecie mieć tańce. Słyszymy, że chyba Matusz został wywołany jako pierwszy lew parkietu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam wrażenie, że lew parkietu, słuchajcie. Mati, o jest, jest. Uwaga, mamy pierwszą, słuchajcie, mamy pierwszą muzykę, czyli teraz już będę musiał być głośniejszy od tej muzyki, jeżeli chcecie ten materiał zobaczyć. Patrzcie, Dawid jak wybija, zobacz, patrz na Miłoszka, elo. To, kochani, my jedziemy robić testy. Kto tu z chłopaków potrafi tańczyć? No, rodzice, przyglądamy się. Adaś widzę Ugi Bugi. Burger tańczy, Franio tańczy. Trenerze, kto tam jeszcze tańczy? Słuchaj, no dobra, ty dawaj do tańca. Świetnie to wygląda. Goń, Mateusz. Pozdrawiamy? Pozdrawiam wszystkich. Ale teraz bardziej się bawimy. Goń szybko. Teraz jest czas zabawy właśnie. Słuchajcie, patrzę, kto jeszcze z naszych chłopaków, kochani, na odwadze leci. O, widzę Karoński, nie, Karoński nie, myślałem, że to Rafik, a to jednak Rafik nie. Super! Słuchajcie, kochani, jak bylibyście trochę ciszej, to byłoby muzykę słuchać. Słuchajcie, proszę, nie, wszyscy się bawimy, proszę bardzo.
Słuchajcie, to jest sytuacja właśnie niesamowita, o której mówiłem. Organizatorzy tutaj zapewniają nam naprawdę świetną rozrywkę, świetnie animują dzieciom czas. Kochani, oni tu nie mają czasu. Zobaczcie, jak Dawid pięknie wywija. Ewcia, czy ty to widzisz? Dawid, słuchaj, odkrywa drugą pasję. Widziałeś? Pas. Niesamowite, słuchajcie. Kogo ja tam jeszcze w tańcach widzę? Franek. Franio tańczy. Franio, ostro, fest, słuchajcie. Miłosz, Franek, lew parkietu. O, Agniesię widzę. Agniesia też tańczy, słuchajcie. Stasio na razie się przygląda. Słuchajcie, no, trener ma ochotę zatańczyć. Będziemy... Która to pani? Nie, pani... Kochani, podglądamy tutaj, cały czas się dzieci bawią, mamy dyskotekę świetnie zanimowana przez organizatorów. Butek tańczy, ja to muszę zobaczyć, gdzie to jest, mama nie uwierzy. Gdzie on jest? Ty, no skaczę tam na końcu, słuchajcie, pod telewizorem faktycznie widzę Gutek. Nieprawdopodobna sytuacja, słuchajcie, Gutek tańczy, no pięknie. A to jest, słuchajcie, jest ciekawostka, Gutek tańczy, widziałeś? No, Gutek tańczy pod telewizorem, słuchaj. Naprawdę. Oj, chyba zauważył, że go widzimy i uciekł. Nie, tańczy, jest w kółeczku, nie? Słuchajcie, niesamowicie jest to wycinek, fragment, nie będziemy, kochani, nagrywać wam całej imprezy. Króciutko chcemy pokazać, w jaki sposób spędzają wolny czas. Wczoraj, kochani, wieczorem nie było jeszcze dyskoteki, nie było zabawy. Graliśmy, słuchajcie, w tenisa, graliśmy w bilard, w piłkarzyki, tenisa stołowego. No, niesamowicie jest to tutaj połapane, kochani, w końcu ośrodek kolonijny. Słuchajcie, mają doświadczenie, potrafią, kochani, zorganizować. Dzisiaj przyjecha grupa ponad 40 dzieci na kolonii, także zobaczcie, jak świetnie mogą się integrować. No, dzień spędzamy inaczej, my się bawimy na obozie sportowym, te dzieci, chłopcy przyjechali odpocząć na kolonii, natomiast kochani, no co mogę powiedzieć, no wspaniała zabawa. No kochani, cały czas balety idą do przodu. Muszę powiedzieć, kochani, że przodują tutaj cały czas na parkiecie, kochani, Dawidek, świetnie sobie radzi. Kto tam jeszcze z naszych chłopców, to ciężko mi powiedzieć. Nie chcę iść tam do środka, kochani, raz, że będzie ciemno, dwa, że będzie głośno. YouTube nam wytnie, kochani, ten film, dlatego, że jest ochrona danych, jak wiecie, słuchajcie, prawa autorskie trzeba szanować i chronić. Natomiast, słuchajcie, okna są pozasłaniane, ale to nie jest jeszcze późna noc. Bawią się dzieci, kochani, przypominam, że tutaj cisza nocna obowiązuje od 22. Natomiast po dzisiejszym takim intensywnym dniu, po dwóch treningach, po porannym rozruchu, ja myślę, że sił wystarczy, słuchajcie, naszym dzieciom właśnie jeszcze tylko na tę dyskotekę. Także rodzice, serdecznie was pozdrawiamy, świetnie bawi się ekipa. Tańcujecie? Tańcujecie? Loka, 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 słuchajcie, także mamy jeszcze, proszę, Hubercik odważnie tutaj do kamery nam się pokazuje, Sabuś tutaj, słuchajcie, skacze, Kasper skacze, Miłoszek tam biegnie w tym, tańczy na ostro, no miły to widok, kochani, miły to widok, słuchajcie. Widać już, kto będzie tutaj co. O, Sławek, zobaczcie, jak to fajnie? Zobacz, tam afrykańskie rytmy. No, powiem wam szczerze, kochani, że w takiej roli widzę nasze orły po raz pierwszy, także jak dla mnie to bomba. Natomiast mówię, będziecie jeszcze mieli szybkie wejścia z innego atrakcji, z innego wolnego czasu, z miejsca, gdzie gramy w tenis, gdzie gramy w bilard, ale to już nie dzisiaj, kochani, dlatego że dzisiaj jesteśmy tutaj na dyskotece. Dyskoteka jest zaplanowana do ciszy nocnej, czyli około godziny, półtora. Chłopcy mają już przygotowane łóżka, także prosto stąd idziemy, kochani, odpoczywać na zasłużony odpoczynek. Ja cały dyskotek, jak mówiłem, nie będę nagrywał, są to króciutkie statki, także popatrzcie, jak chwilę wasze pociechy się bawią. Spróbujcie tutaj wypatrzyć swoje, kochani, dzieci, także do zobaczenia. Trochę do naszych generałów, idę potańczyć z nimi. Siema, dzień doberek. Tańczymy, ej, do góry, jedziemy! Wow, jedziemy! Słuchajcie, przyszłem potańczyć z chłopakami, może się uda, może YouTube nas nie wywali. Natomiast tak się bawią piłkarze z Molesławca. Dawaj do góry, wołamy resztę. Dawaj do góry, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wszyscy razem, chodźcie. Do kółka, jadą, jadą.
Jadą! Jadą, Gudni, dawaj! Jedziemy! Ja zacząłem się bawić, kochani, skończyła się muzyka. A było tak dobrze, a było tak dobrze. Słuchajcie, myślę, że muzyka się skończyła, dlatego że nie możemy mieć muzyki za dużo, dlatego że to jest... No proszę, pokazać. Patrzcie, Mati tańczy breakdance'a. Niesamowite. Mati breakdance, brawa, brawa, Mati breakdance, brawo. Proszę bardzo, Mati tańczy breakdance'a. Wow, 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 brawo. Idziemy, kochani, bawimy się na ostro. Przypominam, Broniawy Obóz 2015. Nasi piłkarze odreagowują. Proszę bardzo, piękne tańce. Wszyscy tańczymy. Jadą. Brawo. Jadą. Słuchaj, no ma biegnia. Super. Słuchajcie, tańczę razem z nimi. Może nam materiału nie wytnie. Będziemy próbować. Może się uda, kochani, nagrać dla was króciutki materiał. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni. Kończymy w ten sposób drugi dzień naszego obozu. Nie masz wody? Nie, dziękuję. Tańczymy, tańczymy. Eugnia.